Hejka! Wieczorny dzień dobry! Specjalnie dla was w czapeczce. Nadal czapeczka jest, prawda? Ze względu na włosy nieuczesane i niezrobione. Nie chciało mi się, niedziela była, poza tym byłem na, że tak powiem, lekkim kacu. No, lekkim. Nie był najmocniejszy. Po wczorajszej imprezie, aż jestem zdziwiony, że nie byłem chory. Filmik macie już załadowany, więc możecie pooglądać, jak wyglądam i się zachowuję pod wpływem alkoholu. Zrobiłem to specjalnie. Zresztą ja nie mam przed wami żadnych tajemnic. Mogliście mnie zobaczyć po prostu w kompromitującej sytuacji, kiedy jestem nawalony jak Messerschmitt. A bardzo się dobrze czułem, naprawdę. Dzisiaj rano, a wczoraj wieczorem. Co prawda, jak zasypiałem, to miałem takie kłopoty, musiałem się tak ułożyć specjalnie. Pewnie znacie to uczucie. Nie mogłem, bo ja zawsze śpię na wznak, tak na otwarcie. Jestem taki otwarty w ogóle. To podobno coś w psychologii znacie, jak człowiek tak śpi, tak właśnie tak. Nogi rozkraczone, ręce tak, na otwarcie. Że się niczego nie boję, czuję się bezpiecznie, to jest to w psychologii. Mój pies zresztą też tak śpi. My się niczego nie boimy. Jesteśmy otwarci. No, i nie mogłem tak spać. Musiałem się, jak się ułożyłem w pozycji bardziej embrionalnej i głowę miałem tak lekko przechyloną, bo mi się kręciło strasznie w głowie, jak zasypiałem i miałem wrażenie, że odlatuję razem z łóżkiem. No ale słuchajcie, jak się mierza wódkę, piwo, cydra, rum, wino, co jeszcze było? Aha, moje ulubione Campari, ale tylko jeden drink. Ktoś mi zrobił Baileysa z whisky, jest taki drink, który poniewiera, uwierzcie mi. Bierzecie, to jest, tam jednostka jest 25 gramów chyba, 25 gramów whisky, 25 gramów Baileysa, tak? I dodaje się do tego, nie pamiętam dobrze, chyba mleko migdałowe, chyba, ale nie jestem pewien, muszę to sprawdzić, to wam potem powiem. W każdym razie, ten drink jest poniewierający. Wypicie jednego, to już jest takie ścięcie z nóg, zwłaszcza jak się wcześniej coś piło, a wypicie dwóch czy trzech, to miałem w Sylwestra nie tego roku, tylko w zeszłym roku. Sylwester 2014-2015 miałem właśnie taki przypadek, że po prostu po północy podano mi takie drinki i już potem było po mnie. To się zdarza. Słuchajcie, raz w tygodniu się można skuć. Dlaczego nie? Jak ktoś by się tak skuwał codziennie, jak na tym filmie zobaczycie, to bym się martwił, a tak to nie. No a tam popytają, by dzieli islam, będę. Słuchajcie, muzułmanie są normalnymi ludźmi, znaczy mówię o takich jak ja. Aż jesteśmy normalni, nie jesteśmy pierdolnięci, jak ta cała zgraja, która próbuje nam wmawiać, że kalifat to jedyne właściwe miejsce, a prawo szariatu to jedyne właściwe prawo i tak dalej. Bzdury. Absolutne bzdury. Zresztą w Koranie nie jest napisane, że ma się nie pić alkoholu. W Koranie jest napisane bardzo wyraźnie. Nie strać umysłu przez alkohol. To jest to, co tam jest napisane. Jeżeli ktoś nie potrafi się kontrolować po alkoholu, to niech nie pije. Proste. A jak ktoś potrafi, proszę bardzo. Tylko nie za dużo. Kwestia za dużo czy nie, to już jest bardzo dyskusyjna, bo każdy ma inne, że tak powiem, uwarunkowania. Ale jednak. No, więc wieczorny dzień dobry dzisiaj. Propozycja na śniadanko. Szybko, żeby to załatwić, bo tam pojawiły się komentarze, że ktoś nie lubi o kulinariach słuchać. No niestety stałym elementem wieczornego dzień dobry jest propozycja na śniadanie. I mam jutro, słuchajcie, propozycję na śniadanie, którą sobie sam zrobię, a której dawno nie miałem. I ona jest chyba bardzo fajna. Tak mi się wydaje. Na taką mam ochotę, to więc wam ją zaproponuję. Tosty. Zwykłe, klasyczne tosty z dżemem. Tosty z dżemem i do tego sok pomarańczowy. Taką mam jutro propozycję śniadaniową. Sok pomarańczowy lub kakao. Może być, jak ktoś lubi do tych tostów z dżemem. Nie sugeruję, aby wypijać sok pomarańczowy i kakao, bo to może spowodować lekką niedyspozycję, ewentualnie problemy z dotarciem do pracy. Słuchajcie, może ja wcale nie miałem kasa, tylko po prostu wypiłem wczoraj tyle, że ja jeszcze ciągle jestem stuknięty. Może tak być, bo nie, alkoholu było naprawdę dużo. Dużo było, fajna ekipa, bo się zabrała tak, nasza kochana Ania, którą już znacie z opowieści, jak byliśmy w klubach, ja, Ania i Krzysiu. Krzysiu też był. Krzysiu właśnie pokazywał, jak się wódkę wypija nosem. Udało mu się. Co prawda się zakrztusił i prawie się zwrócił, ale tak rozlał sobie na stole i słomką sobie wciągał do nosa. To jest wariat generalnie. Krzysiu jest wariatem, jak my wszyscy. I to w sobie kochamy, słuchajcie. Trzeba być wariatem, nie można być poważnym, nie można być, nie można być pretensjonalnym, nie można być oceniającym. Właśnie dzisiaj sobie obejrzałem, nadrobiłem zaległości z ostatnich dwóch dni, zdaje się. Obejrzałem właśnie w daily vlogi Ani Dąbrowskiej, mojej ukochanej, jej męża, jej Maciusia i jej syna Filipka. I powiem wam, że no właśnie zmartwiło mnie to, co Ania nagrała chyba wczoraj.
już nie pamiętam, który to był odcinek, chyba z wczoraj, odcinek właśnie, że ktoś tam się wypowiedział. Aniu, kochanie, teraz ja się do ciebie personalnie wypowiem, jako że ty się do mnie wcześniej wypowiadasz personalnie i my się w ogóle personalnie do siebie odnosimy w naszych vlogach. Aniu, kochana, ty się nie przejmuj jakimiś ludźmi, którzy piszą ci, że twój blog jest, nie wiem, niepotrzebny, beznadziejny. Tam tak nie było, że beznadziejny, ale może ktoś tak napisać, że coś tam. Czym się przejmujesz? Jest jeden głos, bo ja też mam takie wpisy. Dosyć często. Ale ja patrzę na to w kategoriach, ile takich głosów jest na jeden film. Jeżeli w tych opiniach, które są pod tych komentarzach naszych widzów, jest jeden taki głos na 10 takich, które się cieszą i które dziękują i które mówią, że fajnie i które coś, no to tak naprawdę, no to co to jest? Jest tylko 10% uczestników myśli w ten sposób. Ale dobrze powiedziałaś, zresztą ja to mówiłem też wcześniej. Może nie mówiłem, tylko pisałem do niektórych, ale myślę dokładnie tak samo jak ty. Jeżeli komuś się nie podoba, to nikt z nas nie zmusza was do oglądania tego, co my tutaj zapodajemy na tym YouTubie, tak? Mamy swoje wianuszek swoich fanów, a mamy ludzi, którym się nie podoba to, co robimy. Słuchajcie, ja nie lubię KFC, tak? Nie lubię KFC, nie lubię McDonalda, nie lubię w ogóle tych sieciówek, tego typu rzeczy. Ktoś to lubi. Proszę bardzo, nie ma problemu. Zresztą dużo ludzi lubi, skoro te sieci nadal funkcjonują i mają się dobrze. No i fajnie, ludzie mają pracę i w ogóle nieważne. Nie lubię KFC, nie lubię McDonalda. Chodzę tam? To było pytanie retoryczne, moi drodzy. Nie chodzę tam, ponieważ nie lubię. Byłem wiele razy swojego czasu, ale mówię o tym, jeżeli jest jakieś miejsce, albo na przykład jest film, nie wiem, niech to będzie 50 cieni Greya, czy jak to się tam nazywało. Jeżeli jest film lub miejsce lub cokolwiek, czego nie lubię, spróbowałem tego raz, uznałem, bo tylko na tej podstawie mogę uznać, czy mi się coś podoba, czy nie, jeżeli to skosztuje, uznałem, że mi się to nie podoba, to nie wracam do tego tematu. Nie oglądam tego filmu drugi raz, nie chodzę do tej restauracji drugi raz, nie jem tego dania, którego nie lubię drugi raz. Proste. A takie, no właśnie takie, Ania, nie przejmuj się, Anka, nie przejmuj się, takie wiesz, po prostu ktoś, słuchajcie, też musimy się liczyć z tym, że jesteśmy w strefie publicznej. Teraz, Ania, mówię do ciebie personalnie, uważaj. Jesteśmy w strefie publicznej, publikujemy w jakimś tam stopniu nasze życie, tak jak ja na przykład mój poprzedni pijacki filmik, w którym pokazuję wam się całego, cały wam się pokazuje szczerze i no, nie wiem, będzie masa krytyki pewnie, ktoś tam będzie po mnie jeździł, a kurwa, zrobiłeś z siebie debila i w ogóle coś tam. No i dobrze, zrobiłem to z premedytacją i ze świadomością tego, co robię, bo jestem myślącą jednostką i odpowiedzialną za to, co robię. Zrobiłem to specjalnie. Taki performance. Chciałem zobaczyć, jak chciałem wam pokazać, jak się śmieję, kiedy jestem pijany i o czym mówię, kiedy jestem pijany i jak wyglądam i że orangutany są fajne. Wracając do tego, Anka, nie przejmuj się takimi rzeczami. Zawsze będziemy poddawani krytyce. Zawsze. Niezależnie od tego, co robimy, zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która będzie krytykować w taki mniej lub bardziej uzasadniony sposób to, co robimy. A powiem ci większą tajemnicę. Uwaga, tajemnica dla Ani. I nie tylko dla niej, dla wszystkich. Im bardziej nas krytykują, tym bardziej mamy feedback o tym, informację zwrotną, że robimy widocznie coś dobrze. Najgorsza jest obojętność. Gdyby nikt nie komentował tych naszych filmów, gdyby nikt na nie nie zwracał uwagi, gdyby tam było pusto pod komentarzami, to wtedy bym uznał za powód do martwienia się. Ale bardzo ładnie odpowiedziałaś panu, czy tam pani, nie wiem kto to napisał, bardzo ładnie opisałaś właśnie o tym marnowaniu swojego czasu. No fakt, czas to jest coś, czego nikt nam nigdy nie zwróci. Dlatego nie marnujmy czasu i idźmy dalej. Fajną mam czapkę, nie? No właśnie, tylko mnie trochę piecze, bo ona jest z wełny. To nie jest muzułmańska czapka, żeby nie było, żeby tam ktoś nie powiedział, że sobie jarmułkę muzułmańską ubrałem. Jarmułka muzułmańska to jest w ogóle koncert. Jarmułka to jest czapka żydowska. A ktoś kiedyś powiedział, a bo ty jarmułki muzułmańskie ubierasz. Nie ma czegoś takiego jak jarmułka muzułmańska. Dobra, ja w ogóle nie ubieram takich czapek. Co nie myślcie tam, że jestem muzułmaninem, to latam ubrany właśnie jak ci goście z tam Dalekiego Wschodu i albo Bliskiego. Nie uprawiam takich rzeczy. Słuchajcie, ja o tej religii, bo też tam były jakieś... U mnie to Anka Grabowska, uważaj. U mnie też były brzdąkania dzisiaj, chyba czy wczoraj, pod moim filmem o islamie. Były brzdąkania, gdzie na wyraźną prośbę wielu z was, czyli moich widzów, opowiedziałem o tym, o moim islamie, jak ja go wyznaję i jaką drogą podążam. Zrobiłem ten film specjalnie dla was, a ktoś tam brzdąkał, że coś tam nie interesuje mnie to. Moje prywatne poglądy. No te prywatne poglądy były na prośbę. Zresztą na się chyba fajna dyskusja zaczęła z tym panem. Czy z kimś, kto to był. No. Religia dla mnie jest strasznie prywatną sprawą. To jest tak jak seks, to jest tak jak... nie wiem.
Naprawdę, to ja to porównuję do tego. Religia i seks to są dwie rzeczy, które powinny zostawać za drzwiami naszych domów, kiedy z nich wychodzimy. Chyba, że ktoś o to zapyta, jest zainteresowany, jest ciekawy. Proszę bardzo, ja chętnie opowiem. Ja nie mam nic do ukrycia. Naprawdę nie mam nic do ukrycia. To jest chyba, powiem wam, że to jest chyba jeden z największych komfortów, jaki sobie zagwarantowałem w ostatnich kilku latach. Że przestałem mieć cokolwiek do ukrycia. Ja się już nie muszę bać, że ktoś odkryje jakąś moją tajemnicę. Ja po prostu nie mam tajemnic. Nie mam nic do ukrycia. Fajna rzecz. Zagwarantujcie sobie też taką tam. No a propos pogadanek psychologicznych, bo też się pojawiły pytania. Ale się rozgadałem dzisiaj, co? Zaraz kończę. Chociaż słuchacie tego do śniadania, to może sobie mogę dłużej pogadać. Pojawiły się pytania pod moimi pogadankami parapsychologicznymi właśnie o kwestie motywacji, o kwestie tego, jak i w prywatnych rozmowach też od jednego z moich dobrych znajomych. Tutaj usłyszałem pytanie właśnie, jak sobie radzić z toksyczną rodziną, z toksycznym otoczeniem, z ludźmi, którzy krytykują i tak dalej. Zrobię o tym kolejny odcinek i zrobię go chyba jutro albo pojutrze, ale bardzo szybko go zrobię, bo temat jest ciepły i fajny, naprawdę. Ciepły w sensie, że jest gorący, jest taki na czasie. No, bo to są chyba takie największe bariery, które nam życie stwarza. To są właśnie ludzie wokół nas, którzy nas ograniczają swoją toksycznością, ograniczają swoim krytycznym podejściem do nas i tym swoim osądzaniem. Nie osądzajmy się nawzajem, bo to nie ma sensu. Słuchajcie, każdy z nas widzi świat i innych ludzi ze swojej własnej perspektywy, więc werbalizowanie, czy w ogóle jakiekolwiek wygłaszanie ocen względem tych ludzi w większości przypadków, nie we wszystkich, ale w większości nie ma najmniejszego sensu. Ponieważ tak naprawdę wydajemy swoją własną ocenę z naszego własnego punktu widzenia, która wcale nie musi być relatywna do tej drugiej osoby i do tego, w jaki sposób i kiedy i się ona zachowuje, tak czy inaczej. No, to jest takie fajną rzecz czytałem na Facebooku, na tym naszym głupim Facebooku, takiego mema chyba widziałem, że jeżeli chcesz zrozumieć moje zachowanie i moje życie, to ubierz moje buty i przejdź w nich kilka mil. Bardzo adekwatne, bardzo ładne. Podoba mi się. Propozycję na śniadanko wam dałem. Pamiętajcie, nie mieszajcie kakao ze sokiem pomarańczowym. No. No, może być ciekawie, ale nie róbcie tego. Nie w poniedziałek rano, proszę. Obiad wam się podobał? Widziałem, że się podobał. Słuchajcie, zostałem bohaterem we własnym domu, że zrobiłem taki obiad. Jakie pochwały zbierałem. O, że placek idealny. Powiem wam, że naprawdę te placki zrobiłem w sumie, i to jest ciekawe, te placki zrobiłem na odpierdziel, w sensie, żeby wam szybko pokazać, jak się je robi i nawet się nie koncentrowałem na proporcjach i tak dalej, co mówiłem wam o tym w filmie. Tylko mieszałem, aż doszedłem do wniosku, że konsystencja jest ok. I w sumie robiłem to na szybko i wyszły po prostu perfekcyjne. Gdybym się postarał, żeby mi wyszły perfekcyjne, w życiu mi takie nie wyszły. I to samo jest z ciastami, zauważyłem. Jak się piecze ciasto i się bardzo człowiek stara, bo tam goście specjalni, coś tam, nie, mama teściowa, ktoś tam przychodzi na obiad i ciasto, to te ciasto się zawsze spierdzieli lub prawie zawsze spierdzieli. Jak robicie takie ciasto na odpierdziel się, w sensie, a w sobotę nie mam co robić, mam składniki, zrobię sobie ciasto, bo nie mam nic słodkiego, nie chcę mi się iść do sklepu. I tak zrobicie na odpierdziel to ciasto, to wyjdzie po prostu perfekcyjne. Ideał do naśladowania i do nagrody. Tak to jest. Może po prostu nie powinniśmy myśleć intencyjnie, tylko robić swoje, zamiast planować, co może wyjść. No. Dobra, nie chcę wam robić pogadanki psychologicznej teraz, bo ona będzie nagrana wkrótce. No, nie krytykujcie mnie za to, że byłem wczoraj pijany, bo byłem, ale sam powiem, oglądałem się ten film, sam z siebie się śmiałem. Bo było śmiesznie. Naprawdę, sam byłem zaskoczony wieloma rzeczami, bo się okazuje, że nawet niektórych rzeczy nie pamiętam, że mówiłem. Pamiętam, że nagrywałem wszystko i byłem nawet taki w miarę, że sam poszedłem do łusia i w ogóle nic nie rozlałem, nic nie nadepłem psa i w ogóle. A jednak się okazuje, że w słowotoku zapomniałem, o czym mówiłem. To mi się też zdarza na trzeźwo, więc nie biorę to na kart pijaństwa. Naprawdę zdarza mi się często mi się zdarza tak, że nagrywam film, tak jak na przykład teraz, i zaczynam mieć słowotok. Mam jakiś tam plan określony, co powiem punkt po punkcie, a potem zaczynam słowotok. I potem wgrywając ten film, oglądam go i kurczę, nie pamiętam, że ja to mówiłem. A nawet fajnie wyszło. Albo i nie. się zdarza. Dobrze. Misie moje, albo miało nie być misi. Dobra, bez misi. Misie były wczoraj. Na pieckiej imprezie z Teresą. Teresa ma się dobrze, wcale nie ma wybitej miednicy. To była plotka. Teresa ma się dobrze. Anka też ma się dobrze. Krzysiu nie wiadomo, jak się ma, bo się nie odzywał dzisiaj. Ale na pewno ma się dobrze, bo inaczej byśmy o tym wiedzieli. Już szybko. Siostra Krzysia nas poinformowała w Trymiga, że coś się stało. Mówię wam, to jest człowiek niezniszczalny. Takich przyjaciół warto mieć, naprawdę. Są tacy przyjaciele z gatunku, jak zabijesz człowieka, to nie będą pytać dlaczego, tylko gdzie go zakopać. No, to tacy fajni ludzie.
takimi ludźmi się powinniśmy otaczać. Serdecznymi. Ania Grabowska. Serdecznymi ludźmi. Masz ich wokół siebie mnóstwo. I nawet tych, których pewnie osobiście nie znasz, tylko z komentarzy, których ci dają twoich subskrybentów, których masz. To są fantastyczni ludzie. A tamże jeden gość coś powiedział. Dobrze mu odpowiedziałaś. Nie musi pan jeść w tej restauracji, jeśli panu nie smakuje. Jeśli panu nie smakuje nasza lecznica, to proszę iść do konkurencji. Oni panu dadzą lepsze. No, dobrze, już, bo zaczyna mieć głupawkę. Idę z piesiem i montuję się spać, nie? Bo to, o, się zaczyna, no, trzeci tydzień mojego szkolenia jutro. Zaczyna się od testu. Mieliśmy ten test mieć w piątek, bo to był po piątkowych zajęciach, miał być test po południu, ale nasza trenerka jest bardzo litościwą osobą. Powiedziała, dobra, ja wiem, macie cały tydzień za sobą, jest w pół do piątej, za pół godziny wychodzimy stąd, to przegadajmy sobie te pół godziny o pierdołach, żebyśmy sobie się rozluźnili, a test wam zrobię w poniedziałek zaraz z rana. No takie. Zostawiła nam to przez weekend, żebyśmy sobie przemyśleli to i owo. O, coś chciałem wam powiedzieć jeszcze. Albo zaczynam ziewać, dlatego chcę skończyć szybko nagranie. Co ja chciałem powiedzieć? Że was kocham. To bym chciał powiedzieć, że was kocham i uwielbiam. Uwielbiam naprawdę i mówię teraz poważnie, to nie jest żadna ironia, to nie jest żaden sarkazm. Uwielbiam i kocham was wszystkich. Widzę po wpisach, po komentarzach pod moimi filmami ten feedback, który dostaję, jest fantastyczny. I wy też jesteście fantastyczni. No w końcu słuchajcie, ja też jestem fantastyczny, podobni ludzie się do siebie przyciągają, co nie? No właśnie. Jak ktoś mnie ogląda, kto jest z Birmingham, oprócz Ani, która tam napisała mi, spotkałem się na kawę, ona mi nie odpisała. Nie odpisałaś mi. To ja zapraszam, może stworzymy jakiś ten klub wzajemnej adoracji albo coś takiego, umówimy się gdzieś na piwo, na kawę czy cokolwiek, fajnie by było. Chętnie tych polskich Anglików bym tutaj poznał więcej. Takich, no. Statystycznie najwięcej z was jest z Polski, tych, którzy mnie oglądają. 87% dzisiaj sprawdzałem, 87% wyświetleń mam w Polsce. Bardzo mnie to cieszy, przynajmniej w ten sposób mam kontakt z ojczyzną i z krajem, za którym tęsknię, ale do niego szybko nie wrócę, chyba że wojna wybuchnie, to będę do was bronić. Dobra, już pipry głupoty pomału, dobra, idę, pranie sobie dzisiaj zrobiłem, hi, fajnie, nie? No, taki produktywny, w ogóle to ja dzisiaj byłem produktywny. Obiad, pranie, długi spacer z psem, zakupy zrobiłem, pojechałem na zakupy, w ogóle takie duże. Umyłem lodówkę, pranie to już mówiłem, że zrobiłem. Jeszcze nie, no, poprasowałem sobie tylko to, co na jutro. No, produktywny, jeszcze nagrałem filmy i to ile? No, i 3, 4. Tam, ten, ten. 4, a 2 będą publikowane jutro. Nie, 1 będzie publikowany jutro. A 3 pozostałe są, tak powiem, już opublikowane, łącznie z tym. Dobra, mili moi, miłego poniedziałku. Miłego, udanego, szczęśliwego, bez nawału pracy zaraz od rana. I przede wszystkim dużo, dużo słońca w sercu, w głowach, nie musi być na niebie. Tego nie potrzebujecie, jeśli jesteście szczęśliwi w sobie. A jesteście, wierzę w to. Miłego dnia. Pa, pa.